No witam po dłuższej przerwie, tutaj Kowal namówił mnie w sumie, żeby coś sklecić na szybko, jakiś tu szybki film, bo przypomniałem się, że mam konto na YouTubie i czasami wrzucałem jakieś filmy. Także Kowal, dzięki za inspirację. Będą filmy z kilku gier. Jeżeli myślisz, na początek Black Ops 3, tutaj jeżeli myślisz, że będą zwykłe akcje jakieś, to się grubo mylicie. Nie będzie zwykłych broni. No dobra, raz w tym momencie, ale to jest jedyna okazja, gdzie mogliście zobaczyć pistolet. Tak to będą noże, te bronie, które można wylosować w paczkach, których, jeśli chodzi o kupowanie, nie polecam, potwierdzone info. Raz żeśmy z Maćkiem sobie kupili pakiet i było wielkie gówno. Tu to nie wiem, niewidomi.pl. Te bronie nowe, nie wiem, nie zachwycają. Chociaż dźwięk uderzania łomem jest fajny dosyć. Sami posłuchajcie. Reszta, kusza tak naprawdę robi wrażenie. Kusza, nie ukrywam, że mi się podoba, bo to reszta to takie bardziej, nie wiem, jak ktoś lubi takie akcje jak tutaj, to tak, ale mnie to nie bawi, to powinno się strzelać, a nie. O, tu mamy kuszę, kolejną, drugą broń, gdzie można wylosować na czarnym rynku. I ta kusza jest naprawdę dosyć celna. Fajnie to wygląda. Ten klip nagrywał młody, bo myślałem, że ja, ale na pewno młody, bo jeżeli za chwilę zobaczycie, robił obrót 360, więc na pewno to musiał robić gimnazjalista, także... Ale kilka fajnych akcji, o, mówiłem właśnie o tym. Kilka bardzo fajnych akcji, będzie można sobie nabrać tutaj fajny double. Dlaczego takie klipy, noże, jakieś inne rzeczy, bo już tak naprawdę ci, co grają ze mną, wiedzą, że już mam maksymalny prestiż i teraz robimy te wszystkie wyzwania z Maćkiem, żeby mieć złote, diamentowe i inne badziewia i ten upragniony Dark Matter. Tu pozdrawiam moją ekipę z Sercha całą, bo zawsze ich denerwuję tymi moimi diamentami. Szymuś, Marcin, tam Grona i cała reszta. A, Turbo Zalek, który raz dzwonił na Viberze, żeby go pozdrowić, także Turbo, nie wiem, ja jestem zdrowy, mnie nie musisz nigdy pozdrawiać, ale skoro tak bardzo chcesz, to proszę. Nie, tu nie będzie bronią, od razu strzegam. Nie, ma takie zabijanie. Kilka gier, kilka takich nostalgicznych klipów, ale to za chwilę. Tu bardzo fajna akcja. Później zginąłem, ale cały klimat super. Poziom drugi. Yeah. Halo. No, jedyna gra, którą niestety pomimo zajebistego hype'u wszystkich odpuściłem. To było najgorzej wydane 250 zł w moim życiu. No ale tam czasami wracam tylko w momencie, jak nie mam z kim pograć w koda, to czasami coś tam sobie odpalam, ale no szału nie ma i zjebali. Tylko nikomu nie mówcie, ale zjebali tą grę. Tutaj będzie teraz taki dłuższy klip. To będzie gameplay mojego młodego. Tu pewnie Ogre, Grasiu, Graniu, kto tam jeszcze z nami gra. Ta cała ekipa, który Maciek teraz każe pozdrowić, będzie zachwycona tą akcją. Tutaj jak widzicie zabezpieczają, to jest obrona. Nie wiem, czy też macie taki, u mnie dźwięk jest spieprzony, nie wiem, to, czy to wina nagrania klipu, on się za chwilę poprawi, ale tego będę dużo gadał, żeby to zagłuszyć. Tu fajnie, w ostatniej chwili widzicie, przedostał się na zewnątrz. Fajną taktykę obrał na tej mapie, bo postawił te dwie miny chyba dla niedźwiedzi, tak Maćku, dobrze mówię? Dwie miny dla niedźwiedzi, później nasłuchiwał, że w jedną się tam, mówiąc brzydko, wjebali. I zrobił naprawdę, no zabił wszystkich, od razu przed, lekki spoiler, zabił pięciu i postanowiłem go jeszcze tutaj nagrodzić, bo całkiem nieźle. Ja osobiście w tą grę nie gram. Lubię oglądać, jak Maciek gra, naprawdę, bo gierka jest całkiem fajna i bardzo przyjemnie się tutaj widzę, z chłopakami współpracują. To może nie jest takie typowe rushowanie, jak my sobie gramy tam w Call of Duty, że jest mega rushing i wszyscy biegają i przeważnie niezależna na tym zwycięstwie, bardziej na robieniu sobie jaj. Tu chciałem pozdrowić Haszysza, będzie wiedział, o co chodzi. Ale tu to Maciek fajnie zagrał. Tu widzicie, pierwsza jakaś asysta chyba to była za pułapkę. Wyskoczył szybko sprawdzić te okna, w których postawił te pułapki na niedźwiedzie. Jeden się tutaj ładnie wpadł. Patrzcie, zabił tutaj sobie dwóch. Zabił tu sobie dwóch. Zostało też pięciu na trzech. Trzech do zabicia i też tu fajnie, fajna akcja. Tu go chłopak gonił. Tu go chłopak gonił i zobaczcie teraz sobie to. Nie wiem, co się stało, ale
ucięło tamten komentarz z tego Clancy'ego, no zdenerwowałem się, bo fajne tam klimaty, ale widzicie, zabił 5 bohater narodowy, super. Tutaj jest ta najnowsza gra Far Cry Primal, szybki klip, udało mu się ujarzmić 2 jakieś tam egzotyczne zwierzątka. Całkiem nieźle, też lubię to oglądać jak młody gra, bardzo fajna gierka, odskocznia. Dlaczego wrzuciłem ten klip? Dlatego wrzuciłem ten klip, bo na wstępny klip jest gierki Dying Light i tutaj chciałem pozdrowić Piotrka Mistygacza z Techlandu, który projektuje te wszystkie poziomy. Piotruś, jak tylko ogarniemy Far Cry'a, naprawdę, na pewno docenimy swoją ciężką pracę i kupimy ten dodatek Following. To fajna akcja. Także trzymajcie się. Tym strzałem w głowę z łuku chciałem zakończyć. Jeszcze raz pozdrowienia dla Piotrka, który na pewno się ucieszy oglądając ten film, bo mu prześlę link. I do zobaczenia następnym razem, jak ktoś mi przypomni, że mam kanał na YouTubie i czasami trzeba coś wrzucić. Pa!